Witamy Was z rana. Oliwko, chodź na śniadanie. Mój mąż tutaj działa, kurczę, śniadanie od rana robi. Tak jak żeśmy ogłosili, zrzucamy wagę. Wczoraj spaliłem 1 200 000 kalorii. Aha. Więc dzisiaj muszę to odbudować. Ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Zaczynamy dzień na spokojnie. Relaksując się. A, czyli majonez. Majo, majo. Dzisiaj Jolika ma leniwy dzień. Koleżanki ją zaprosiły na plażę. No, ale jeśli chce. Uła, uła. Na bogato, proszę Państwa, będzie znowu co spalać. Wczoraj kolacji nie zjadłem. Spaliłem kalorii 1 200 000, tak jak zaznaczyłem. No. No i dzisiaj troszeczkę mnie poniosło w kuchni. Ale widzę, że kanapek narobiłeś sobie. Nie, bo ja myślałem, że to dla Was jeszcze. Aha. Dzisiaj też dużo rysowałam sobie, bo właśnie nie miałam co robić. Więc sobie tak pomyślałam, że sobie porysuję. Czemu nie? Nawet mam taką aplikację fajną i tam są jakieś różne zdjęcia, z których można brać przykład, co można namalować, także fajnie. Pogoda jest taka słaba. W ogóle od kilku ostatnich dni pada deszcz strasznie. Dzisiaj też ma padać, tylko że jakoś wieczorem. Tam nie chcę też chodzić, bo tam jest krokodyl i w ogóle kilka razy ja go widziałam, jak to mnie normalnie podpływał. I tata też go widział. I właśnie się teraz tam boję chodzić, bo może mnie złapać. Trzeba właśnie zgłosić to do ofisu, jak się będzie widziało takiego krokodylka, który się nie boi. Nie boi się ludzi. No, a właśnie ten jeszcze jak podpływa, to już w ogóle jest straszne. Więc trzeba to zgłosić. Jadę na interwiu, na spotkanie z następną rodziną. Oczywiście chodzi mi o pracę moją. Kiedyś Wam już o tym mówiłam. Prowadziła dzieci, pomagała rodzinom, żeby rodzina mogła dobrze funkcjonować z dzieckiem, żeby dziecko sobie radziło w różnych sytuacjach, na pewno różnych trudnych sytuacjach, jakie ma, bo dzieci z autyzmem mają wiele gorzej społecznie niż my, nie potrafią się znaleźć w niektórych warunkach. Więc ja jestem tutaj po to, żeby pomagać tej rodzinie i pomagać temu dziecku. I dzisiaj idę na spotkanie po raz drugi z drugą rodziną i umawiam się z dziewczyną, mentorem, i miała być na drugą, ale będzie na drugą 15, więc jeszcze mam chwilę i stwierdziłam, że włączę kamerkę i z Wami porozmawiam. Ktoś dzwoni. Hello? No, także dzisiaj mamy, słuchajcie, taki dzień interwiu, spotkania o pracę. Wszystko idzie w dobrym kierunku. I powiem Wam, że z domem też już wszystko idzie w dobrym kierunku, także prawdopodobnie już niedługo podpiszemy umowę. Zwiedzaliśmy dom następny po raz kolejny. Szukamy jeszcze dalej, pomimo że już mamy wybrany. Patrzymy, obserwujemy rynek, czy coś jeszcze się czasem ciekawszego nie pojawiło na rynku. Bo jeszcze mamy tą szansę, że możemy zrezygnować. To są takie ostatnie chwile, ostatnie momenty nasze, że jeszcze możemy powiedzieć nie. Bo za chwilę damy depozyt i za chwilę podpiszemy już takie konkretne papiery. Oliwce nie podoba się za bardzo ten dom pod względem wielkości sypialni, który wybraliśmy. I no i trochę, no wiecie, ja biorę pod uwagę też i Oliwki zdanie, pomimo wszystko, że ogółem ten dom wybrany nam się podoba, ale no rzeczywiście sypialnia Oliwki jest mała i Krystiana rzeczywiście jest mała, ale dom jako całokształt, no to stwierdziliśmy tutaj razem z Andrzejem, że jest w miarę dobrze wykonany. My lubimy wysokie sufity i na to zwracaliśmy uwagę i nie było łatwo. Patrzyliśmy, żeby była dachówka ceramiczna, a też w tej cenie, w której my chcemy się zmieścić, to z taką dachówką jest trudno. No i powiem Wam, że wczoraj jeszcze ja, tak biorąc pod uwagę Oliwki zdanie na temat tej sypialni, tego wszystkiego, no to jeszcze poszukiwałam różnych innych domów i znalazłam taki dom, gdzie pokazany był nowiusieńki dom i cenie takiej, która nam odpowiada. Wow! I zdziwiłam się, bo było bardzo dużo metrów, więcej niż ten dom, który my wybraliśmy, plus jeszcze nowy. No i pojechaliśmy na te osiedle. Jedziemy na wycieczkę. Znowu. Gdyż... I zabieramy juniora w teczkę. Gdyż moja żona znowu wynalazła inny dom. No i nie wiemy, w który kupimy. Chyba kupimy 3. Jedziemy zobaczyć. Chodź. Ale jesteście posłuszni. Tym razem Oliwka z nami jedzie, bo ma już wakacje, więc zobaczcie. Jest z nami i jeszcze juniorek. Zobaczcie, kogo mamy ze sobą i coś, nie wiem, coś mu nie pasuje tutaj. To jest gorąco, ale klima jest włączone.
aplikacji. Ogólnie to na razie jest mi nudno dość, bo nie mam co robić za zbytnio. No, ale myślę, że z czasem zrobi się fajnie, bo ja tak zawsze mam na wakacjach, że musi być ten taki czas odpoczynku od tej szkoły i potem możesz szaleć już, wiecie. Tydzień, no, chciałam sobie dać wolnego i potem się kierka. A szkołę jakoś podsumowała Oliwka, bo tam dużo się wydaje, jaka jest różnica w szkoły polskiej. No w szkole robisz to samo, tylko tu się liczy, że jak to robisz, że tutaj bardziej tak robią to z fanem, tak jak mówię. Było mi trudniej na początku z językiem, to było trudne, ale dałam sobie radę. Ostatnio ściągnąłam sobie taką grę i ona tak jakby, ona polega na tym, że są takie smoki, to pokażę wam zresztą. Nigdy do takich gier nie byłam przekonana, takich, które miały taką akurat planszę, takie miasteczko masz i budujesz swoje. Masz na przykład takie fajne smoki. Jakbyś ty widział, jak są. Sobie tutaj rozmnażasz i na przykład potem. Czekajcie, nie to. Tam masz na przykład tutaj goals. Co tak jakby musisz zrobić, żeby dostać za coś pieniądze? Wciągnęłam się, bo po prostu jest fajna i masz takie jajka i masz różne etapy tych smoków, potem jak je karmisz, to one się robią większe i więcej na ciebie zarabiają, a jeśli ty masz więcej pieniędzy, to potem dokupujesz sobie smoki. Wczoraj chyba zaczęłam w to grać, a mam już 7 level. Smoków mam 10, 11 jajko mi się wykluje, no i będę miała 11 smoków. I okazało się, że to taka podpucha i bardzo często tutaj, żeby przyciągnąć klienta, i rzeczywiście udało im się przyciągnąć klienta, to piszą cenę na przykład 275 i myślisz sobie, że ten dom, i dają ci obrazek i na początek jak wchodzisz, no to masz piękny dom, 275 tysięcy przypuśćmy. No dobrze, pojechaliśmy do tego domu, weszliśmy do modelu. Okazuje się, że tak, że 275 to jest oczywiście, ale pod warunkiem, że to jest taka baza. Obudowa. To jest taka baza tego domu, a oni ci wprowadzają do modelowego domu, który jest warty 450 tysięcy i to jest dom z basenem, no wiadomo, ja okej, sobie kalkuluję, no dobrze, no jeśli to jest dom z basenem, basen usuwam, tak? No cenę tego basenu usuwam, no ale nie 400 tysięcy. Wprowadzają cię w dom 400 tysięcy, a dają ci obrazek domu 400 tysięcy, a pokazują ci, że to jest na przykład 255 albo 275. I to są takie chwyty reklamowe. Chodzisz, zachwycasz się i później wychodzi co do czego, że jak chcesz na przykład ten dom mieć za 255 tysięcy czy 270 tysięcy, no to musisz tak, mieć najgorsze płytki, musisz mieć najgorsze okna, musisz mieć najgorsze jakieś standardowe. Popatrz na łączenie płyt, na sufit. No. Już jest jakościowo. Tak, jakościowo jest gorszy. No, ale jest ładniejszy. Nie, no rozmiar jest. Rozmiar jest fajny, no. Plan jest fajny. No, łączenie to jest już popękane. Jakbyśmy chcieli jakiś taki tańszy, to musimy go od podstaw budować i to nie zajmie, nie będzie w July, tylko jakiś dłuższy termin. Trzeba po prostu dłużej czekać. No to możemy zrobić. No trzeba dłużej czekać na niego, bo ten jeden to już jest taki upgraded przez nią. Wybrane są kolory ścian, elewacja, płytki. A my możemy taki sobie zamówić swój własny, tańszy, ale bez takiego view za tą cenę. Zrób sobie. Ale jest brzydki, bo jest jakby ogródek masz jakby na... No ale to nie, bo masz las. Masz widok na nie, las. No właśnie nie. Właśnie ten najtańszy jest jeszcze z widokiem na, nie na las, tylko na... drugi dom. Podobają mi się te zabawki tutaj w środku. Dobrze, to idziemy do tamtego. Olika już poszła? Olena poszła na górę, już do sypialni swojej. My mamy i tak wybrany już dom. Na wsi. Chodź, Oliwka. To nie dla nas. Let's go. Zostaję tu, okej? Chodź do tego małego. Spójrzmy prawdzie w oczy, to nie dla nas.